współodpowiedzialność zależy od zaangażowania pracowników. Często brak tej współodpowiedzialności przejawia się tym, że pracownicy mają taką postawę, gdzie mówią bądź myślą, przecież ja jestem odpowiedzialny za swoją pracę, a ktoś powinien być odpowiedzialny za swoją pracę. Pracuję z dorosłymi ludźmi, w związku z czym każdy z nas wie, co powinien robić. W efekcie, w praktyce, no często jednak rzeczywistość wygląda inaczej. Brak tej współodpowiedzialności, reagowania na to, co robią współpracownicy, no niestety powoduje, że cele, które firma stawia przed zespołem, nie do końca są realizowane. Współodpowiedzialność w zespole jest ważna po to, żeby budować w pracownikach poczucie, że mają wpływ na to, co się dzieje w organizacji. Przykłady wielu zespołów pokazują, że pracownicy uważają, że to jest funkcja stricte zarezerwowana dla bezpośredniego przełożonego. Sposobem na eliminowanie tej dysfunkcji, czy też na budowanie właśnie współodpowiedzialności jest danie pracownikom i menadżerom takich narzędzi, które będą wspierały budowanie kultury komunikacji i budowały też zaufanie w zespole.